W dzisiejszym filmie zobaczycie, jakie nowe dekoracje, ozdoby i artykuły świąteczne pojawiły się w sklepie KiK oraz Pepco. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwację, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami, w których będę informować o pojawiających się nowościach. Jeśli spodobała Ci się któraś dekoracja, zostaw łapkę w górę. Możesz również udostępnić ten film, jeżeli uważasz, że komuś mógłby się szczególnie spodobać. W dzisiejszym filmie pokażę najnowsze rzeczy, które pojawiły się w obu sklepach, czyli w sklepie KiK oraz w sklepie Pepco. Warto zatem obejrzeć ten film do końca. Zapraszam do oglądania. Te artykuły, które tutaj widzicie, są w sklepie KiK i to jest czapka. W jednej z czapek poruszają się ręce bałwanka, a w drugiej wąsy Mikołaja. Taka czapka jest za 25 zł. W sklepie KiK możemy też kupić już worki na prezenty. Jeden taki kosztuje 10 zł. Co więcej, w sklepie KiK pojawiły się przeróżne elementy do kalendarzy adwentowych. Za 25 zł możemy kupić zestaw do samodzielnego zrobienia takiego kalendarza. Tutaj mamy akurat zestaw, w którym znajdują się sznurek, klamerki i woreczki, do których możemy zapakować dowolne rzeczy. Są też takie papierowe torebki z numerkami. Zestaw 24 torebek kosztuje 15 zł. Za 10 zł możemy kupić 24 torebki bez numerków. Są też takie dekoracje, zawieszki na choinkę, które można samodzielnie pomalować. Taka dekoracja kosztuje 5 zł. Poza tym w sklepie KiK są drewniane elementy do samodzielnego wykonania dekoracji świątecznych. Kupić je można za 5 zł. Taka zawieszka imitująca świąteczne słodycze jest za 5 zł sztuka. W sklepie KiK za 10 zł znajdziemy również zestawy różnego rodzaju wstążek oraz elementy styropianowe, które możemy ozdobić według własnego uznania. Za 8 zł jest na przykład zestaw widocznych tutaj styropianowych małych gwiazdek. Za 10 zł znajdziemy małe drewniane dekoracyjne sanki. Są też kolorowe świąteczne naklejki, świąteczne stemple i tutaj, jak widać, styropianowe elementy dekoracyjne. Wśród rzeczy, które niedawno pojawiły się w sklepie KiK, są też takie właśnie drewniane zawieszki w różnych wzorach. Tutaj mamy choinkę, tam wcześniej były renifery, tutaj jest choinka z reniferami. Zaraz zobaczę, ile kosztuje taka jedna zawieszka. Taką dekorację możemy kupić za 10 zł. Są też świąteczne kolorowe krawaty, które kupimy za 10 zł. Za 10 zł można kupić też taką świąteczną skarpetę do samodzielnego ozdobienia, pomalowania. Teraz może przejdziemy sobie do następnych dekoracji, jakie pojawiły się w sklepie KiK. I tutaj mamy takie, jak widzicie, w kolorze czarnym i białym choinki oraz takie posrebrzane za 12 zł. A widoczne tutaj kosztują 8 zł. W dzisiejszym filmie pokażę artykuły, których wcześniej nie było w sklepie KiK. Te na przykład reniferki w kolorze czarnym i pozłacanym są za 15 zł. Pojawiły się też, tak jak tutaj widać, choinki. Są one za 15 zł.
Dzisiaj pominę dekoracje, które we wcześniejszych filmach już pokazywałam. W opisie filmu znajdziecie linki do nagrań, w których zobaczycie wcześniejsze ozdoby świąteczne w sklepie KiK i Pepco. Zapraszam do obejrzenia również tamtych filmów. Wśród nowości za 25 zł mamy taką choinkę. Ten dekoracyjny wazon w kolorze czarnym kupimy za 20 zł. Wśród ozdób świątecznych znajdują się też takie większe metalowe dekoracje i zaraz zobaczę, jaka jest cena na przykład takiej choinki. Choinka kosztuje 35 zł. Taka świeca działająca na baterie z brokatem w środku, podświetlana, jest za 40 zł. Widoczny tutaj krasnal, gnom świąteczny w kolorze pastelowym, jest za 60 zł. Są też świąteczne napisy, na przykład taki, kosztuje 15 zł. Znajdziemy również podświetlane drewniane dekoracje w różnych kształtach. Tutaj mamy taką akurat choinkę. Te podświetlane choinki z reniferami, mikołajami są za 35 zł. Podświetlana imitacja kominka, dekoracja metalowa działająca na baterie, kosztuje 60 zł. A tutaj mamy taki duży świąteczny domek, ośnieżony z bałwankiem. Domek jest ceramiczny i zaraz zobaczę, ile kosztuje taka dekoracja. Jest dość duży i ciężki. Cena za taki domek to 120 zł. Tutaj są również dekoracje, których w tym roku jeszcze nie było. Takie drewniane choinki z reniferami. Jeden zestaw można kupić za 20 zł. Nieco większe drewniane sanki takie dekoracyjne w kolorze białym i naturalnym są za 45 zł. Są one już dość duże, ale jeszcze nie takie duże, by można było na nich jeździć. W sklepie KiK pojawił się też zestaw takich lampionów na tealighty czy świece na drewnianej podstawce. Akurat tutaj był w dwóch kolorach, czerwonym i takim srebrno-białym. Ten świąteczny zestaw jest za 45 zł. Są też takie metalowe podstawki pod świece. Zaraz zobaczę, jaka jest ich cena. Ten zestaw kosztuje 40 zł. Dostępny jest w kilku kolorach. Jak widać, w sklepie KiK ciągle pojawiają się jakieś nowości. Wśród ozdób na święta znajdziemy takie bałwanki za 60 zł jeden. Tutaj znowu, jak widzimy, jest zestaw do kalendarza adwentowego. Są to takie tekturowe, papierowe pudełeczka, do których można włożyć dowolne rzeczy. Zestaw takich pudełek jest za 25 zł. Występuje on w różnych kolorach. Pudełka są wielokolorowe, białe i czarne. Z cyferkami w kolorze złotym. W sklepie KiK znajdziemy również różne foremki do wypieków, które można kupić pojedynczo oraz w zestawach. Foremki są w różnych świątecznych kształtach. Tutaj mamy choinkę, dzwonek, ciastka, bombkę choinkową, renifera, aniołka oraz gwiazdki. Foremki takie można kupić za 5 zł. Za 8 zł w sklepie KiK znajdziemy też takie stemple na świąteczne wypieki. Jak widać, stemple te mają różne wzory. Są też zestawy mniejszych foremek z motywami świątecznymi.
Taki zestaw foremek kosztuje 15 zł. W sklepie KiK można również kupić świąteczne foremki pakowane w takie pudełka. Na pudełku mamy pokazane, jakie foremki są w środku pudełka i ile sztuk. Ten zestaw kosztuje 20 zł. Wśród artykułów świątecznych i zimowych w sklepie KiK znaleźć można takie termofory z motywami właśnie zimowymi i świątecznymi za 25 zł. Poza tym w sklepie KiK znajdziemy również takie elementy dekoracyjne. Cena takiej dekoracji, to już zaraz tutaj zobaczę, 10 zł. Wśród nowych artykułów świątecznych znajdziemy również takie drewniane zawieszki w kształcie aniołka za 10 zł. Za 8 zł dekoracje do własnoręcznego pokolorowania, które już wcześniej były pokazane. Wśród nowości pojawiły się też takie właśnie widoczne tutaj ozdoby świąteczne. Renifer, choinki, są to dekoracje z drewna. Ta dekoracja w sklepie KiK jest za 10 zł. A tutaj mamy takie torebki do pakowania w kształcie Mikołaja za 10 zł. 4 sztuki. Te torebki są w całości papierowe. Jest też mnóstwo ozdób ceramicznych i taki na przykład renifer. Kosztuje 20 zł. W sklepie KiK pojawiły się też różnego rodzaju świąteczne kubeczki. Za chwilę pokażę, ile kosztują. Na przykład taki jest za 12 zł. Taki biały świąteczny kubeczek ze świątecznym napisem kupimy już za 10 zł. Te nieco mniejsze z świątecznymi zimowymi motywami są również za 10 zł. Wśród artykułów kuchennych na święta Bożego Narodzenia znajdziemy też taki talerzyk z motywami świątecznymi. Kosztuje on 15 zł. Są też takie większe tace w dwóch wzorach. To jest właściwie taki jakby większy plastikowy talerz. Zaraz zobaczę, ile kosztuje. Cena jednego z nich to 12 zł. Wśród dekoracji pojawiły się również takie osłonki na krzesła w postaci czapek świętego Mikołaja. Cena za zestaw, w którym są dwie sztuki, to 30 zł. Za 10 zł jest taki zestaw plastikowych, świątecznych, bożonarodzeniowych foremek. Teraz przejdziemy sobie może już do sklepu Pepco. Kilka dni temu nagrywałam już film z dekoracjami z tego sklepu. Teraz jestem w innym sklepie Pepco i widzę, że tutaj pojawiły się inne artykuły świąteczne. I tak na przykład taki słoik na świąteczne wypieki. Dość dużych rozmiarów. Jest za 25 zł. W tym sklepie kupimy również takie kubeczki ze skarpetami, które mogą być fajnym prezentem świątecznym. Zestaw kubeczek i skarpetki kupimy w Pepco za 25 zł. Wśród nowości na Boże Narodzenie są też takie kubeczki szklane, dwuwarstwowe, z delikatnego szkła. Cena za jeden to 20 zł. W Pepco wśród artykułów świątecznych jest też dużo rzeczy kuchennych. I tak na przykład tutaj mamy rękawicę kuchenną za 6 zł. Jest też fartuch świąteczny z motywami z Disneya za 25 zł jeden. Za 12 zł w sklepie Pepco jest zestaw ściereczek, ręczników kuchennych w różnych wzorach i kolorach, jak widać tutaj zielony z motywami świątecznymi. Te artykuły pokazywałam w poprzednich filmach, dlatego teraz je pominę.
I tutaj, jak widać, w różnych wzorach mamy również rękawice kuchenne za 6 zł. A tutaj, jak widzicie, poszewki na poduszki również w różnych wzorach i kolorach. Każda z nich ma także inną cenę. Tutaj na przykład jest za 20 zł. Ta obok kosztuje już 17 zł. A ta czerwona jest za 15 zł. W sklepie Pepco można kupić też takie widoczne tutaj obrusy oraz bieżniki. Jeden taki obrus kosztuje 50 zł. Obok mamy bieżnik. Obrusy są w kolorze białym, czerwonym. Bieżnik kosztuje 20 zł i też jest w różnych kolorach i wzorach. Są też takie świąteczne poduszki. Na razie widziałam tylko jeden wzór. Białe z napisem. I taka poduszka kosztuje, już za chwilkę powiem, jaka jest cena tej poduszki, tylko zaraz zobaczę, 30 zł. Poza świątecznymi kocami w sklepie Pepco można kupić również narzuty na łóżko. Taka miękka, ciepła narzuta kosztuje 60 zł. A tutaj widzimy metalowe podświetlane domki. Ten czerwony działa na baterie, zawiera światełka wewnątrz i kosztuje 35 zł. Zestaw trzech dekoracyjnych choinek kupimy za 15 zł. Wśród świątecznych zestawów znajdziemy też takie zestawy zapachowe. Jeden z nich, na przykład ten, kosztuje 30 zł. Są też nieco większe i za chwilę pokażę jeden taki większy. Tutaj właśnie mamy. Zawiera dwie świece oraz odświeżacz powietrza. Tak prezentuje się całość po otwarciu. Cena za taki komplet to 40 zł. Takie właśnie artykuły, dekoracje i ozdoby świąteczne można znaleźć w sklepie Pepco oraz, tak jak wcześniej pokazywałam, w sklepie KiK. Zapraszam do obejrzenia wcześniejszych filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam na następne.